Ładowarka przepracowała około 16 godzin w opcji REAPER. Wyliczyła, że tego prądu władowanego jest w tej chwili 20,5 amperogodziny. Rzeczywiście tego prądu władowała w czasie 15 godzin 20 minut, no, ale ja tutaj mówię 16 dlatego, że pamiętacie, że tutaj ten okres przerwy w ładowaniu był dość duży przed podłączeniem żarówki. To dalej się dzieje. No ale zobaczcie, co jest efektem pracy. Po tych 15 godzinach. Mamy w tej chwili w tej celi drugiej około 127 g na centymetr sześcienny. No także jak widzicie, ten proces się posuwa. I myślę, że są tutaj szanse na naprawę zasiarczonego akumulatora, ale i na gęstość. Tyle, że będzie to trwało dosyć długo. Trzeba to będzie zostawić, tak jak mówiłem już wcześniej, pewnie na kilka dni. No i myślę, że ta ładowarka może tutaj zrobić swoją robotę, odsiarczyć nam trochę akumulator i zrobić gęstość w tej opcji Reaper. No tyle, że potrwa to dosyć długo. Nie będzie to takim ekspresowym tempie, jak, jak w opcji dla akumulatora 24 v ale szanse są. Także myślę, że... Jest urządzeniem wartym uwagi, choć można znaleźć troszkę tańsze, może troszkę lepsze, które zrobią to szybciej, no ale ona ma tak jak, mu, jak widzicie tutaj te opcje Reaper do odsiarczania akumulatorów, więc myślę, że ktoś może się na nią skusić i po prostu podjąć decyzję o zakupie tej ładowarki. No i myślę, że na tym zakończymy. Także dzięki i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów.